Cześć, witam na kanale. Z tej strony Voicem, a to jest kolejne spotkanie z Grą City Skylines 2. Moi kochani, ostatnio tutaj sobie budowaliśmy te wieżowce. No i stworzyły się niestety takie lekkie koreczki. No nie do końca mi się to podoba, ponieważ no jak widać koreczki są całkiem spore. Ale myślę, że na razie nie ma tutaj co jakoś bardzo kombinować. Wystarczy na to po prostu jakoś delikatnie zaradzić, może jakieś poszerzenie lekkie tej jezdni. Może też na przykład tutaj coś byśmy poszerzyli, żeby to rondo było też szersze, na przykład o, tu w tym miejscu. Może na przykład większą drogę, chociaż tu w sumie nie ma takiego korka. Problemem to jest, jakby było to skrzyżowanie i tu w ogóle nie wiem, co tu się w ogóle dzieje. Czemu wy tutaj macie te światła, co tu jest? Bez świateł, w ogóle oni tutaj jakoś dziwacznie te pasy zmieniają, bo to jeszcze jest skręt do tego ronda. Skręt do tego tunelu, przepraszam bardzo. Może ten tunel do tego ronda bezpośrednio by na przykład trzeba było podłączyć? Czyli bez tego skrzyżowania aż takiego dużego, może tak by trzeba było zrobić. Spróbujmy. Na przykład wyjść z tego tunelu, na przykład podejść tutaj, o. Ja pozwolę sobie tu na chwilkę rozciąć. Bez tego trybu podziemnego. Nie wiem, wyjść tam. Może nawet nie będę wychodził tam. Przecież mam od czegoś moda, który mi to delikatnie skróci. Teraz mogę sobie tutaj oczywiście wyjść pięknie i podejść tutaj, o. I nie będzie wtedy problemu, że to się musi łączyć z tym, że tu ktoś ma problem, tylko wszyscy będą mogli pięknie sobie przejechać. Ja tu widzę, że jakaś trąba powietrzna szaleje, ale ona tam sobie szaleje, to nie będziemy się tym przejmować. No ona tam sobie robi, co jej się podoba. Dla mnie najważniejsze jest to, żebyście wy teraz byli w stanie dosyć szybko wyjechać. Czemu wy tu w ogóle wszyscy hamujecie? Bo ci tu przechodzą. Nie, to też jest bez sensu. Wy tu nie powinniście przechodzić. Jak chcecie sobie przejść, to macie tu przejście i naprawdę nie będę tego. Nie, właśnie bez tego przejścia. Tutaj możecie przejść i tyle. Żebyście szybko to robili. I poza tym tutaj też można by było dać nawet asymetryczną. Tylko raczej bym dał taką, o. Żeby po prostu były dwa pasy, żeby to w miarę też żywiołowo szło, a nie z jakąś energią, o, może nawet tu bym dał taką jeszcze drogę, żeby to też jakoś szło, bo ci tu widzę, największy problem jest chyba teraz z wyjazdem z tych, może jednak dam tak, żeby oni też trochę szybciej byli w stanie wyjechać, no bo w sumie to nie ma jakichś wielkich problemów raczej, nie? Te autobusy dały radę objechać, no tak, bo one teraz po prostu pojadą od razu tędy i tam wyjadą. No i spoko, i tu mamy jeszcze tą autostradę, którą też by trzeba było poprawić, na przykład jakoś tutaj, o. No i tyle. O, tu mamy widzę przejście dla pieszych, którego teraz oni masowo korzystają. No tak, ale jakoś tu muszą skorzystać. No niestety, tędy już nie przejdziecie, musicie iść albo dookoła. Tutaj w ogóle na światła... Aha, widzę, właśnie tu się zrobiły światła, też bez sensu trochę. Za długo to wszystko trwa i przez to, że za bardzo się to wszystko korkuje dla mnie. Ale okej, w miarę chyba się to ogarnęło. Dobra. Oni mają zapotrzebowanie na przemysł, dlatego ja teraz idę na tą strefę przemysłową i troszkę mi się wydaje, ją musimy rozbudować. Ale też tak z głową, bo nie chciałbym wchodzić do tego lasu, dlatego tą strefę przemysłową ja bym może w ogóle jakoś tutaj troszkę bardziej rozbudował jeszcze tu, gdzie się na przykład dało. Tu jeszcze mamy troszkę miejsca w sumie. I tak, o, tutaj na przykład jeszcze jest troszkę i można by tu było na przykład śmiało dołożyć tych fabryk. Tylko nie takich małych, tych największych dołożę tam, gdzie się da. A tutaj po prostu dam te mniejsze i tyle, nie? Tutaj od razu te największe fabryki się wszystkie budują i od razu będzie, jakaś będzie zawsze poprawa już. Tutaj mamy w ogóle brak pojazdów, czyli widzę, że mamy za mało, za małą zajezdnię. Ile ta zajezdnia jest w stanie teraz, moi drodzy, obsłużyć? Ona jest w stanie wysłać na trasę, ile pojazdów? 55. Sprawdźmy i podliczmy, ile to będzie. Czyli tak, tu mamy co? 33, nie, dobra, 13, sorry, nie 33, 13, 13, 28, 28, 36, 36, 44, 50, 59, no znacznie więcej chyba jest, 59 i co? 63, czyli potrzebna by było jeszcze co najmniej jedna dobudówka taka garażowa. Czy jakbym to tu spróbował, może najpierw z anarchią wstawić, czy to by to jakoś dało radę? Chwila, chwila, nie tak, tylko bardziej tak.
Myślałbym o stawieniu kolejnego garażu, jakoś tu chyba to się raczej nie uda pod takim kątem, jakim ja bym chciał, bo to jest po prostu za dużo tutaj. No nie, to się tu nie uda, to już tu wychodzi ten obrys. Nie, tutaj się nie zmieści niestety, a tutaj jakoś, o... Też się nie zmieści chyba niestety, nie? A po drugiej stronie dałoby się? Ale nie, bo to wtedy pewnie wyglądało tak jakoś nie wesoło raczej. Tylko czy ja tę dobudówkę teraz mogę zburzyć? A nie mogę zburzyć dobudówki, no dobra, to trudno. Wyburzę cały budynek i po prostu zrobię jeszcze raz tą zajezdnię. Żeby się teraz te wszystkie dobudówki tu pomieściły. Raz. To na pewno. Dwa. Co jeszcze? Jeszcze jedno miałem mi się tu zmieścić i chyba jednak będzie z tym problem lekki. Bo tu już mamy dwie, które się zmieściły i co dalej? Tutaj jeszcze coś. Zmieści się, tylko tą drogę będzie trzeba trochę odsunąć i tyle. Ja tą drogę pozwolę sobie bardziej, o, przesunąć jakoś tutaj na przykład i jeszcze bardziej tak zrobić, czyli taka będzie bardziej nagięta. No i tyle. Dobra, więc tą sprawę myślę, że mamy rozwiązaną. Jak tam te nasze fabryczki? No jest ich troszkę więcej na pewno. Ale myślę, że jest okej, okay. No jest ich troszkę więcej, ale też wiecie, o to właśnie chodzi głównie w fabrycznej strefie, żeby było ich trochę więcej. Tu już może nic nie będę budować, tu też zresztą nic, ale tu mam jeszcze trochę tego wolnego miejsca, które mógłbym też wykorzystać na właśnie fabryki. Dobra, ale im oni chcą najbardziej sklepów, no to w sumie dajmy im tych sklepów. Skoro chcą tyle tych sklepów, niech mają sklepy. Tutaj damy, chociaż może akurat nie w tym miejscu sklep, tu to bym wolał jakiś park na przykład dać. Też, żeby mieli gdzie odpocząć, może taki na przykład mały plac jakiś bym dał i na przykład jeszcze obok może być jeszcze na przykład jakiś jeden sklep. Tu już coś mamy zajęte, nie? Więc tu nie wybuduję wam nic. Tu mamy też, ale na przykład tu mógłby powstać taki jakiś sklep. Okej, czy gdzieś jeszcze? Na przykład przy tej drodze, z tej strony bardziej. No i okej. Czemu zasadniczo tu jest problem? Bo oni mają chyba problem z tym skrętem w lewo tutaj. No właśnie, niestety. Czemu w ogóle tu mamy znak stop? Po co? Czemu są albo światła, albo stop? O właśnie, teraz niczego nie będzie. Okej, w końcu. Po co to komu ten stop jakiś dziwny? I przez to oni tak wszyscy stawali bez sensu. Dobra, właśnie powinni teraz do normy, mam nadzieję, wrócić zaraz jakieś. No dobra, to wszystko powinno do normy zaraz wrócić. Ej, no i teraz okej, tu jeszcze musielibyśmy wziąć i taką drogę przeprowadzić, nie? To by podłączyło się jakoś tutaj na pewno. No i okej, to by już jakoś mogło wszystko tutaj iść. Tylko też, żeby tu nie szły wszystkie te drogi, wiecie, tak równo, to na przykład z tą drogą ja za chwilkę bym odbił jakoś bardziej na przykład w tę stronę. Z tą drogą można by było w dalszej perspektywie na przykład odbić jakoś tam. Żeby to, wiecie, wszystko nie szło tak równo, żeby przełamywać te stereotypy, a na przykład z tą drogą wszlibyśmy sobie bardziej w tamtą stronę, docelowo z wejściem, z myślą o tym, żeby tu wejść gdzieś na wiadukt. Na razie oczywiście to jest tylko taka myśl, ale gdzieś tam docelowo pewnie wejdziemy na jakiś wiadukt i w ogóle tą strefę przebudujemy, ale to dopiero za jakiś czas. Ponieważ na razie oni chcą sklepów, więc dajmy im trochę więcej tych sklepów. Dajmy im tu jakieś na przykład sklepy. I może ja bym też coś wyznaczył w tej na przykład strefie. Czyli taki europejski dom, a w dużej gęstości, na przykład taki jeden. Potem może być taka na przykład średnia gęstość. Tutaj coś. Tu będzie 6 na 6, czyli taki maks. I tutaj na przykład może być sklep. Proszę bardzo. Tutaj może być sklep. Kolejny na przykład, tutaj może nie sklep, tylko na przykład jakieś biuro troszkę większe. Później na przykład kolejna duża gęstość, albo i nie, bo najpierw droga, która by się też musiała jakoś wygiąć albo do jednej, albo do drugiej strony, ale zaraz zobaczymy z czym ona, co ona zrobi, na razie idziemy z tym prosto i tyle. Tutaj trzeba by było teraz tak, to biuro powiększyć. Tu w ogóle jest coś dziwnego, aha, dobra, ten kolor się nie zaktualizował jeszcze, tu też jakieś biuro na przykład. Później, znowu taka wysoka gęstość, która wiecie, mogłaby się już docelowo wybudować. Na przykład tutaj taki duży pas sklepów. Niech będzie, proszę. Tu miejcie tych sklepów troszkę więcej, żeby też coś się dało zrobić, bo no, może być ciężko tutaj. Tu w sumie można by zrobić, o. Tylko to jest jakoś tak bardzo nierówno. Coraz mniej równo się robią tak. I chwila, jak to wychodzi. 90 stopni, no.
Powinno się w miarę zgadzać. Nie wiem, czemu te kartki tak wychodzą, ale okej. Nieważne. Na przykład potem byśmy przyszli jakoś tą drogą tutaj. I może na przykład bardziej bym wyszedł stąd jakoś tak. Tylko może na przykład bardziej bym się jeszcze z tym cofnął. I wyszlibyśmy sobie jakoś stąd. Nie, tak mi chyba to nie wyjdzie. Moment, jeszcze raz. Coś takiego, taki właśnie łagodniejszy skręcik. I tutaj też. Albo może to na przykład jakoś bardziej stąd. Tu chyba mini pomocnicze jeszcze nie znajdzie, to na razie tam nie będę. Nie będę kombinować. Tutaj mamy sklepów parę jeszcze. Proszę bardzo. No, sporo tych tutaj ludzi jest. Tu też jest jakaś taka pusta, a nie, bo tu ma być się wybudować docelowo wieża, więc tylko on się oczywiście nie chce wybudować. No dobra, ale coś z tymi autobusami trzeba zrobić, bo tak nie może dalej być. Po drugiej stronie proponuję drugą część takiej samej zajezdni i tyle. Niech tu będzie jakaś taka dodatkowa, bo to nie pomoże. Ale tu oczywiście, aha, tylko z tym, że to trochę chyba za blisko jednak wstawiłem, bo to miało być wstawione tak, żeby tu się dało jeszcze z taką drogą przejść. Więc właśnie o to chodzi, żeby tu się dało z taką drogą też przejść obok. Na razie nie wiadomo jeszcze dokąd, ale może kiedyś dokąd, ale jak nie, to najwyżej taka będzie, wiecie, bez żadnego przejazdu. Tu też można by w sumie dać jakiś sklep na przykład, o. Tu też będzie jakaś zabudowa, skoro już jesteśmy tutaj, wiecie, w takiej gęstej strefie, to niech tu też będzie jakaś zabudowa. Zawsze ktoś skorzysta. Chociażby tu trzeba było jakieś dzielnice sensownie wyznaczyć, bo ta dzielnica jest tak olbrzymia, że to jest aż za duże. Nie, ja bym tą dzielnicę w ogóle obciął. Niech ona nie będzie taka duża, tylko niech ta dzielnica idzie sobie na przykład do tej... Do, granicą niech będzie ta droga. I niech ta dzielnica obejmuje tylko... A, tu mam napunktowane teraz tego, matko. Tu jest też jakiś wspólny punkt. Dobra, nieważne. Zróbmy to tak. To jest jakaś osobna dzielnica. Dobra, to tą osobną dzielnicę. Ja bym teraz... Czemu to się robi jakaś osobna ta? Dobra, to chyba teraz zadziała w końcu. Ojej, to mi się coś tu widzę... Czemu to mi się tak dziwnie robi? No a, bo trzeba chyba przetrzymać. Nie wiem. Dobra, nie będę na razie z tym kombinować. Po prostu to powiększę tak, żeby to wszystko się tu objęło jakoś. No i dobrze. I tej dzielnicy teraz mieszka ile osób? 2400. No i właśnie. Właśnie. A tą dzielnicę bym jeszcze osobno wytyczył, czyli właśnie tutaj taka dzielnica fabryczna. Odtąd, tutaj i tutaj. A tu by była jeszcze jedna dzielnica, która by właśnie była taka wąziutka, która by tylko szła właśnie wzdłuż tej drogi. Wzdłuż tego, wzdłuż potem tego, tutaj. Potem do tego wspólnego punktu, tutaj i na przykład jakoś tutaj, o. Była taka właśnie wąziutka dzielnica Zielony Mirów, czyli też jakaś taka dzielnica, która troszkę była mi mowała, ale niezbyt wiele. No, właśnie, w tych hektarach mądrzejowych jest zakaz jeżdżenia ciężarówką, właśnie, zakaz ciężkiego ruchu. Tu też zakaz ciężkiego ruchu wprowadzam i tu też zakaz ciężkiego ruchu. Tam, gdzie nie muszą, niech nie jeżdżą, bo to wszystko psuje. Okej, więc tą część mamy. Czemu wy tu parkujecie? No oczywiście oszaleli. Proszę mi tu absolutnie nie parkować. Absolutnie proszę tego nie robić. No dobra, ale tak, tu no, widzę, że nam się postawiły te sklepy. Dalej ich chcą chyba, z tego co tak tutaj wnioskuję, więc może można by jeszcze coś na przykład dostawić. W tej okolicy coś jeszcze, no niech będzie. Skoro jest takie zapotrzebowanie, no to ja z zapotrzebowaniem się kłócić nie będę, no bo no nie. Więc po prostu muszę postawić jeszcze więcej tych sklepów, ale widzę, że chcą ich jeszcze więcej, więc nie wiem, może na przykład coś w tej okolicy jeszcze. No dobra, niech będzie. Tu jest taka okolica, w której można, mogłoby być troszkę więcej tych sklepów i może na przykład jeszcze cały pasek tutaj, żeby to zapotrzebowanie rzeczywiście znikło. Jakieś domki chcą, no domków tutaj wam na razie za wiele nie dam. Ewentualnie tu na tym takim wjeździe mogę coś jeszcze dołożyć, ale to naprawdę jest, wiecie, ostateczność taka. No bo tu już więcej tak ciężko będzie mi cokolwiek raczej dać. No i tyle. I tak naprawdę coraz więcej rzeczy mam tutaj zrobione. Teraz. Wychodzę sobie z taką drogą i na przykład jakoś tak dochodzę, coś takiego może być, myślę, że to jest właśnie taki ciekawy, troszkę inny pomysł. Tutaj
Przechodzę sobie jeszcze tak. I tutaj idę dalej jeszcze też tak. Czyli cały czas trzeba iść po prostu prosto. I tyle. No i co będzie wyjście? Zawsze jakaś ciekawsza strefa. Już może dodatkowych ulic w środku nie będę wprowadzać, chociaż tu by można było jeszcze coś, bo tu mamy tak dosyć, wiecie, luźno z tymi klatkami, to może można by coś jeszcze wprowadzić. Na przykład duży parking, taki jeden, nie wiem, co tu się jeszcze zmieści, średni na przykład. Zmieści się, świetnie, to będą właśnie takie dwa parkingi, które będą właśnie tutaj blisko siebie. Tu może, nie wiem, jakaś ścieżka, albo udam, że tutaj jest jakaś, nie wiem, jakaś taka aleja będzie ze świerków. Docelowo pewnie będzie ta aleja bardziej widoczna, no na razie musi być to taka aleja ze świerków, tylko taka, wiecie, teoretyczna oczywiście. Ale można by coś na przykład tutaj zrobić w sumie, czekajcie, w linii. O, i na przykład coś takiego zrobić w ogóle. Taką, on takie oddzielenie na przykład od tych. I tutaj na przykład jeszcze coś zbudować. Na przykład jakieś takie mniejsze, może szeregowce bardziej w tej okolicy. W sumie zawsze byłoby coś innego trochę, chyba że nie. Może wieżowce takie właśnie takie trochę mniejsze, na przykład takie 3x3 z tej. A poza tym na przykład może jakieś tam, nie wiem, biuro. Też 3x3 i 3x3, o, wieżowiec już się buduje. A tu na przykład niech będzie jakiś sklep, o. Proszę bardzo. I właśnie tu taka linia tego, tylko to drzewko mi się nie podoba. I w sumie to też. Niech będzie taka linia tutaj po prostu, oddzielająca. Okej, czy coś jeszcze bym na przykład chciał, może jakieś kółko byśmy zrobili, może nie na przykład jakoś tutaj. No ale może na przykład jakoś w środku tego ronda. Chociaż tutaj to raczej wystarczy mi jedno. Raczej ciężko będzie cokolwiek wstawić. A co tu w ogóle jest? Za obroty, matko, co tu się w ogóle dzieje? Zestaw piąty, wow, można sobie zestawy wybrać. No dobra, na razie nie będę może z tym kombinować. Na razie to ja powyprowadzam jakieś drogi, bo żeby też coś tu miało jakieś ręce i nogi. Na razie dotąd i potem jakoś tu skręcę pewnie. Pewnie tu skręcę i tu podejdę i dalej już nie będę jechać, ewentualnie wrócę do tej drogi głównej. 90 stopni, halo, złap mi 90 stopni, o! Uległ zawaleniu, widzę wieżowiec. Lipa straszna, zaraz się dowiemy czemu. W gruzach nikt go nie naprawiał. Okej, no to trzeba go oczywiście wyburzyć w takim układzie i będzie nowy jakiś, tak? Tu widzę, że taki właśnie mniejszy, no właśnie o to chodziło, o taki mniejszy. Dobra. Jak chcecie domków, będziecie mieli teraz domków troszkę. Proszę bardzo, tutaj jak najbardziej jest jeszcze miejsce. Może nie jest go jakoś super, hiper dużo, ale jest jeszcze miejsce na dodatkowe domki, które można by jak najbardziej stawić tutaj. A oczywiście z tego nowego super DLC Beach Properties, w sensie nowego, no już nowego jak nowego, jakiś czas temu wyszło, ale no jest ono jedyne i najnowsze na razie do tego, do City Skylines 2. Z tą drogą w ogóle, to ja bym może podszedł tutaj jakoś, takie coś na przykład, tylko czy na łuku, może bardziej na łuku by się przydało to z tym pójść. Pytanie brzmi, czy on mi tu złapie taki kąt, w sumie spoko, spoko kąt. Okej, okay. Teraz tu prosto może pójdźmy jednak, a tutaj też prosto czy co? Ojej, 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 bo tu się zaraz, no się coś nie podłączy. No dobrze, dobrze, tu można by jeszcze jakąś taką na przykład linię o taką zrobić, coś na przykład takiego. No. Dobrze, dobrze. I teraz tak, tutaj jeszcze mógłbym zrobić jakąś dodatkową drogę, na przykład, która by bardziej odeszła do tej rzeczki też. O, na przykład tu byśmy znowu wrócili do tej głównej i potem byśmy poszli jakoś wzdłuż tej rzeczki dalej. Ta droga na przykład, nie wiem, albo by jakoś zakręciła, albo tu też by weszła jakaś na przykład jeszcze jedna taka droga. Która by może szła nawet trochę bliżej i potem jakoś też tutaj, nie wiem, dobra, na razie może nie będę planować na zapas. Ale skoro mamy już trochę tego miejsca, to idźmy dalej z tymi wszystkimi jakimiś tutaj niskimi tymi domkami, bo to się przydaje jak widać. Ale może też, żeby nie było samych domków, też jakieś na pewno sklepiki by się myślę przydały. Właśnie w tej okolicy. Tutaj kolejne te, tylko nie te nadmorskie, czy te nadmorskie, mogą być tu w sumie te nadmorskie, niech będzie. Tu już na przykład takie zwykłe by były. I co, tutaj jeszcze coś? Proszę, macie całą taką, proszę bardzo, nawet nie wiem jak to nazwać, cały taki po prostu, no, linia, o, z tych.
tutaj, potem możemy też tutaj to zamalować, nie ma problemu. Proszę, wszystkie wolne miejsca wam oddam, bo widzę, że tego chcecie, potrzebujecie, więc może by was też trochę więcej może wprowadzić, to żeby jednak, o, tu właśnie osiągnąć jakiś taki fajny wynik, to niech was będzie trochę więcej. Sklepy. Gdzie mógłby być jeszcze sklep? Tutaj na przykład całość? Niech będzie, bo skoro oni chcą tych sklepów, to czemu im ich nie dać, nie? Skoro oni chcą tych sklepów, to niech je mają. Czemu tu dalej jest korek? Jezu, czemu ty masz problem znowu? Nie wiem, jakiś, niektórzy mają naprawdę problemy takie jakieś, nie wiadomo skąd. Ale okej, nie będę wnikać. Najważniejsze jest to, żeby to wszystko zaczęło sensownie w miarę działać. I też, chcecie jakiś parking, mogę wam dać parking, no to nie jest naprawdę jakiś wielki problem, tylko przy takiej krzywej drodze parking, no to raczej nie. Tu bym może dał jakiś na przykład, chociaż tu już mamy w sumie dwa, które jeszcze są puste. Więc może żeby tutaj, żebyście aż tak bardzo nie parkowali, to może bym chociaż na tej drodze na przykład wyłączył możliwość parkowania. Żeby też nie wszędzie się parkowało, nie? No, oczywiście, na części dróg można, na przykład przy tym skrzyżowaniu może też. Tam dalej sobie parkujcie. Ale tu jednak nie. I teraz jeszcze co z tym autobusem zrobimy? Może też autobus ich trochę zachęci. Autobus jedzie na razie tylko tam. To docelowy autobus na pewno pojechałby tędy. Obstawiam. Czyli tą trasę by trzeba było przekierować dalej. Czyli zamiast tutaj pojechalibyśmy... Nie tak. Tak i teraz bez tego przystanku. Tu jest czy nie ma? O. Coś takiego na razie, czy taka właśnie bardziej pętelka. I to by była co, Bartnicza? Albo niech będzie po prostu Wapienna. Wapienna. Proszę bardzo, czyli po prostu kolejny przystanek w tej okolicy by był. Co to są szeregowce, czy co to się wybudowało? Jest taki styl podpisany, czy co? Co to są za jakieś dziwne? To są szeregowce? Pokażcie mi to. Tak, to są szeregowce. No dobrze, no to szeregowce też zawsze fajnie, że się wybuduje coś innego trochę. No i dobrze, że takie właśnie rzeczy też powstały. Minimalne zapotrzebowanie widzę na wysokie zagęszczenie, więc może jakiś kolejny wieżowiec bym na przykład postawił. Coś tutaj. Może na przykład taki trochę mniejszy, o. Widzę, że rośnie, to jest na wysokie, nie? Tak, to jest na wysokie, więc możemy myśleć taki duży wieżowiec. I ono już poleciało, właściwie zniknęło. No ale dobrze, że mamy takie, wiecie, zapotrzebowanie, no to całkiem fajnie. Tu też można wydać dużo tych biur. Oj, nie, nie, nie. Nie, 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 poczekajcie, poczekajcie, bo zaraz się wszystko to wyburzy, nie tak? Ja nie zdążyłem. Wyburz mi to, o, powstało coś takiego. Może być, spoko. Jest 2, 4, 6, a wszystko się zgadza, a tu te biura by trzeba było teraz jakoś wypełnić, bo to wygląda dziwnie. Coś takiego, czy jeszcze jakiś sklep? No dobra, no skoro oni ich chcą. Tylko pamiętajcie, że to też nie są tylko sklepy, tak? Bo pamiętajcie, że to też nie są sklepy, tylko to są supermarkety, galerie handlowe, hotele, duże kina, hale koncertowe, teatry i centra fitness, więc to nie są tylko sklepy, to są po prostu punkty usługowe. I tyle. Ale dobra, kolejny jakiś wieżowiec, ponieważ oni ich teraz nagle zaczęli chcieć. Może tutaj jakiś taki. Pomiędzy kolejne biura też, żeby nie było za dużo tych tych punktów usług, można powiedzieć. Tutaj. Jeżeli chodzi o kolejny wieżowiec, może na przykład dałbym go jakoś tutaj też, bo źle byłoby fajnie. Może kolejny na przykład jakoś na tych krateczkach zechciałby się wybudować. A tutaj nie wiem co. A tu może w okolicy właśnie jakieś szeregowce na przykład bym dał tak dla odmiany, żeby też coś było taka przepadanka jak na przykład tutaj jest. Żeby tu też było coś innego, albo ja nie wiem, jakiś... Może nie szeregowiec, może właśnie taka średnia gęstość plus na przykład duży sklep. Taki, wiecie, który by przylegał do tego. No okej, okay, szkoda tylko, że ten autobus już tu wjeżdża. No najwyżej utworzymy jakąś drugą linię, bo na razie, wiecie, ten autobus też na pewno nie obskoczy tego całego osiedla. No więc na pewno też będzie potrzeba, żeby jakiś autobus jeszcze tędy przejechał. Może bardziej tędy, jakoś zobaczymy jeszcze, jak będzie jechał. Duży tu korek jest, no duży całkiem, niestety. No głównie przez to, że oni tu mają problem z tym, żeby tu wjechać w ogóle. Nie kumam tego, nie? Czekają nie wiadomo na co, bo oni głównie chcą chyba wjechać tam po prostu. I to jest, nie wiem, ich główny jakiś problem, że przez to rondo ciężko jest w ogóle przejechać. Ajajaj, czasami są takie problemy, no ale co tutaj poradzić? Na razie to zostawię. Jak będę się zajmował bardziej autostradą, to najwyżej będę to robić. Dobra, kolejne wieżowce. Kolejny wieżowiec, gdzie jeszcze byśmy postawili?
No tutaj wygląda pięknie, takie właśnie idealne miejsce na taki właśnie jeden wieżowiec duży. Kolejny na przykład byłoby też tutaj. Tu na przykład właśnie zrobię tak gęściej tych wieżowców, a pomiędzy na przykład sklepy, czy też punkty usługowe. Dobra, tutaj potem na przykład obok od razu bym wstawił. I co, teraz na przykład jakiś tutaj jeszcze sklep, niech będzie właśnie, żeby to jak najbardziej zamalować. Biura się na razie nie budują, ale klatki na biura są zamalowywane regularnie, więc myślę, że jak będzie taka potrzeba, to będą się budowały. Dobra, tutaj widzę, ktoś się walnął, ale już ruszył na szczęście, już ten. Tu może w ogóle jakiś zielony trawnik bym dał na przykład, o, tak dla odmiany też. Widzę, że strasznie dużo ludzi chyba czeka, no. To jest dramat z tą linią. Dobra, zwiększamy liczbę pojazdów, dajemy 8. Tylko nie wiem, czy tych pojazdów nie będzie brakło, chociaż chyba mamy jeszcze jakąś rezerwę. Ile tu jest na mieście obecnie? Pokaż mi to. 25 na 25. Dobra, mamy tutaj rezerwę 22 pojazdów, więc mogę dołożyć ich trochę. A widzę, że jest takie zapotrzebowanie. No, bo tu wiecie, wszystkich tych wieżowców podchodzą i chcą jechać, nie? A autobusy, no to najczęściej może nie jeżdżą, chociaż tak jeżdżą dosyć często, uważam. W ogóle jak tam obłożenie tej linii 78%, to zwiększmy jeszcze bardziej. Dam 11 pojazdów, niech tu ich po prostu będzie masa, bo widzę, że bardzo dużo ich chce jechać po prostu do centrum i to jest największy problem, oni już tutaj jadą zawaleni. I nie są nawet w stanie obsłużyć tych przystanków, jeszcze chwilę postoją w tym korku, chociaż to akurat nie jest duży problem jakiś wybitny, myślę. No, bo trochę tu wiecie, ktoś tam poznika i od razu się jedzie, miejmy taką nadzieję przynajmniej. No, w miarę się jedzie, umiarkowanie w miarę się jedzie, tu już widzę, ci stoją niestety. No, ale co ja mam tu zrobić, no ja tu nic innego już nie wykombinuję, no już szerszej drogi wam nie zrobię, wy i tak się będziecie tu blokowali. Chyba, że wam tu zakazał skrętu w lewo, ale wtedy bym zakazał też autobusom, które tu skręcają, a to by było jak najbardziej na minus, więc tego wam nie zrobię. Więc na razie nie wiem, co mam tu zrobić, żeby jakoś rozwiązać te korki. Może trochę w niektórych miejscach musicie po prostu pozatykać i tyle. Tylko no. No celowo tą trasą musi pojechać tramwaj tą aleją. Już niedługo. Ale dobra, wróćmy do naszej zabudowy. Czyli tak. Uzupełnijmy może te kratki. Jakieś parki na przykład. I na pewno jakaś szkoła, przecież żadnej szkoły tu nie stawiają. Musi być jakaś szkoła, koniecznie. Bo też niby jest jeszcze ta pojemność, ale ja bym już postawił liceum na pewno i jakąś szkołę. Gdzie liceum? Może właśnie tutaj? To by było myślę dobre miejsce na takie właśnie duże liceum. Niech stanie, niech tutaj właśnie będzie coś takiego, o. Super. Szkolna biblioteka oczywiście dokładam. Dobudówkę skrzydła dokładam. Boisko sportowe z tyłu. Proszę, będziecie mieli wypasione liceum w tej okolicy. Takie piękne, duże, wypasione liceum. Z tej strony świetne miejsce na sklepiki, właśnie takie jakieś osiedlowe. Tutaj też widzę, że jest takie właśnie dobre miejsce jeszcze na coś. A tutaj po prostu też czasami drzewka zwykłe są też odpowiednią rzeczą. Tutaj też coś takiego jest, jakieś takie dziwne kratki. Więc dziwne kratki też można pozapowiąć, które są takie, wiecie, bez sensu, byleby tylko były. Tam gdzie się już nie da, to można ewentualnie jakieś krzewy posadzić. Można na przykład takich, przepraszam, to się posadzi. Teraz się chyba będzie chciało posadzić. I w drugą stronę coś podobnego na przykład bym zrobił. O, takie coś. I w środku na przykład jeszcze punktowałbym jakieś na przykład sosny posadził. O, takie coś na przykład. Taka właśnie fajna ozdoba tego rejonu. Można by też jakieś sosny na przykład tu postawić jeszcze kilka. Też wiecie, w tych wolnych miejscach troszkę, może tym pędzlem po prostu już troszkę przejadę, ale tak właśnie delikatnie bym powiedział. Raczej tak gdzieś bardzo, nie, co ja robię w ogóle, nie tak. Takim pędzlem, ale nie, delikatnym i małym na pewno, delikatnym i małym. To miało być takie pojedyncze drzewka gdzieś wstawione, ale chwila, bo anarchia nie może być tutaj. Czemu on mi się tak nagle ten, jeszcze może trochę zmniejszy ten nacisk. Halo, bo ten nacisk coś mi chyba... Coś mi tu nie działa chyba z tym pędzlem. Dobra, nie będę na razie wnikać. Tam gdzie są, to są, tam gdzie nie ma, to nie ma. Tu widzę, że jakieś drzewo mi rośnie na jezdni. Świetny pomysł. Dobra, na razie może nie będę kombinować. Ciebie wyburzymy, chłopie, bo tu się żeś za dużo wykombinował. Ale dobra, te krateczki. Co ja tutaj wybuduję, bo tu też coś musi być, bo to nie może tak wyglądać. Aha, tu jesteś przygotowane pod coś. Tutaj jakieś biura na pewno będą celowo.
podstawówka też gdzieś, no myślę, że na przykład w tej okolicy byłoby dobre miejsce, na przykład taką kolejną podstawówkę też, żeby wiecie, mogli się docelowo z tych, tu w miarę mają przystanek. Tu co prawda jest tylko taki jeden, więc może można by na przykład drugi jeszcze dołożyć. Jabłoniowa, a to miało być chyba mitów, a nie sztuk mistrzów, więc ja tu zmienię to na mitów. I po prostu dołożę tu jeszcze taki jeden przystaneczek. No na pewno stąd tędy autobusy jedą zawalone, no ale co zrobić. A, już teraz ją ma bazę. Zasadniczo linia 105 mogłaby być linią całodobową. Taką pierwszą w naszej tej, w naszym mieście. Na razie jedna by była tylko taka całodobowa. Właśnie, żeby 105 była taką właśnie jedyną linią, która na razie byłaby całodobowa. Dobra. Chcą więcej wieżowców. No, już troszkę tego miejsca nam się kończy na te wieżowce, ale widzę, że chcą tego, więc no fajnie. Podoba mi się to. Tutaj kolejny bym dał. Co jeszcze? Tutaj coś? Myślę, że to jest dobry plan. Tutaj może potem jeszcze coś przygotujemy pod jakiś wieżowiec, ale też chciałbym, żeby sklepy się budowały na pewno. Może na przykład tu jakieś sklepy, proszę bardzo. Pytanie brzmi na przykład, co z jakąś strażą pożarną, czy jakieś remizy na przykład tu byśmy nie wstawili. O, tu mogłaby być jakaś remiza na przykład. Taki wiecie, taki budynek w okolicach wieżowca, taki niewielki. Czy jakaś klinika, no... Może nie, ale krematorium na pewno by się przydało, albo powiększenie tych istniejących już, które tutaj wiecie, są. Bo one tu może zbyt dobrze chyba nie działają. A tutaj co jest jeszcze dodatkowy piec? Niech to wszystko działa tutaj. Tylko no, ja mogę ten budynek w ogóle jakoś przenieść na przykład, tutaj bardziej. O, bym bardziej go wolał na przykład tutaj mieć. Żeby to jednak wiecie, jakoś sens miało. Wtedy tu mógłby właśnie takie coś być. I jeszcze może na przykład takie jedno bym tu ustawił jakoś. Bo nie wiem zbytnio jak, ale na przykład jeszcze takich kilka. Tu właśnie mogło być takie zagłębie tych krematoriów. I kolejne bym też tak może ulepszył. O. Niech tu wszystko od razu wiecie, działa. Bo co, czemu te krematoria mają nie działać, nie? Zwłaszcza, że to nie działa do końca dobrze. Więc okej, okay. A z policją na przykład w tej okolicy? No jest tak może dosyć średnio, więc jakiś posterunek by się też myślę przydał. Bardziej może jakoś na przykład w tej okolicy, ale też taki posterunek by się przydał. I na pewno z pocztą jest Lipnie. Jeśli niby to jest jakiś urząd jeden. Ale ja bym dał tu jakiś drugi na przykład urząd taki pocztowy. Proszę bardzo, niech będzie. I na pewno jeszcze przydałoby się coś jeszcze. Coś jeszcze na pewno taki maszt. O właśnie, bo tutaj właściwie nie ma czegoś takiego, więc taki maszt do dystacji jak najbardziej. Na całą tę okolicę myślę, żeby się przydał. Plus na przykład jeszcze gdzieś tutaj taki maszt do dystacji, żeby też na tą okolicę był. Może na przykład coś jeszcze bardziej tutaj, żeby też tą okolicę objął. No jak najbardziej, takie właśnie maszt do dystacji gdzieś tam porozstawiać myślę, że jest dobrze. No i na przykład jeszcze, o, tutaj jest idealne miejsce na jeden wieżowiec. Jeden. Chodzi mi o jeden duży. Będzie taki model, który by temu odpowiadał? Nie, chyba nie, niestety. To zrobimy inaczej. Zrobimy bez tej krateczki i wtedy pokombinujemy, żeby był jeden po prostu trochę większy. Okej. Może też jakiś unikatowy budynek bym na przykład wstawił. Taki na przykład osiedle Korundum. Myślę, żeby tu gdzieś, o. Tu by się idealnie na przykład takie właśnie osiedle Korundum wpasowywało właśnie do takiego wysokiego sklepu. Takie osiedle Korundum, żeby też ktoś do tego chciał na przykład podejść. Dobra, słuchajcie, myślę, że na dzisiaj będziemy sobie kończyli. No, udało się zrobić całkiem sporo, nie powiem, że nie. Mamy, no, więcej wieżowców. Ale też w oczy rzuca się na pewno to olbrzymie liceum z boiskiem, a także, no... No, można powiedzieć las tych wieżowców. No, mamy jeszcze trochę pustych miejsc, które miejmy nadzieję w końcu się uzupełnią, no bo ja też planuję troszkę, nie no wiadomo, teraz nie ma na to zapotrzebowania. Ale potem jak będzie, no to ci będą na przykład jeździli nie wiadomo mi gdzie, na przykład gdzieś tam albo jeszcze do jakiejś nowej części miasta, żeby załatwić swoje potrzeby, na przykład nie wiem, chociażby pracę czy coś, więc lepiej po prostu o to zadbać wcześniej, do tego wyznaczyć te kratki, a to czy to się wybuduje czy nie, no to najwyżej za chwilę, najwyżej później będziemy się tym martwić, nie? Kratki można wyznaczyć, można je potem wymazać, można je przemalować, zawsze coś można zrobić. Dlatego za dzisiaj Wam serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli Wam się podobał, jeszcze nie zostawcie łapeczkę w dół. Zostawcie jakiś komentarz na kanale, subskrypcję. Do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Cześć i pa, pa!